Okej, już na wstępie wyjaśnię wam, co będziemy dzisiaj robili. Mianowicie będziemy bili duszki moją postacią, normalnie, tyle że o obronie będzie decydował generator, który jest zawarty o tutaj. Zapraszam serdecznie. Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z Tyrona na moim kanale. Dzisiaj będę mówił cicho, dzisiaj będę mówił wyraźnie, mianowicie nagrywam to w nocy. Dokładnie o północy, jest teraz dokładnie północ i mam małe utrudnienia, ponieważ zaraz mi wyłączą serwer, bo 0030 jest restart serwera, więc musimy się spieszyć. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, dzisiaj robimy sobie naprawdę fajny challenge, mianowicie będziemy sobie bili duszki i będą trzy duchy, normalnie, tyle że będę znowu padał jak kaczka prawdopodobnie, ponieważ obrona będzie całkowicie losowa. I tak jak mówiłem, będziemy używali tego generatora i po prostu mamy sobie od 0 do 4 punkty i te punkty to będzie po prostu obrona w danej strefie, czyli na blisko, na dystans, na uroki. Dlaczego 4, a nie 5? Dlatego, że na 12 PA i po prostu piątką, no może by na przykład wyjść 16, tak? I to by było... Może być na przykład 14 i to wyszło wtedy niemożliwe do zrobienia, ale czwórka jest akurat w sam raz. Dobra, więc ja po prostu sobie już teraz to zrobię, zaatakuję pierwszego ducha i będę do was trochę gadał, bo mam trochę do pogadania dzisiaj. Moi drodzy, więc tak, na początku wybieramy sobie obronę na blisko. I obroną na blisko będzie 4. No dobra, to jest nawet spoko. Weźmy sobie tutaj nową taktykę, weźmy sobie na czwórkę i weźmy sobie 4 punkty na blisko. Dobra, lecimy dalej. Na daleko będzie 0 punktów. Okej. Okay. Okej, okay, super. I na uroki będzie jeden punkt. No dobra, czyli lecimy tak. I to będzie pierwszy duch, będzie to duch energii. I już widzę, że będzie kaplica. No dobra, damy radę. I teraz sobie musimy rozdać pozostałe punkty. Pozostałymi punktami będę już sobie grał normalnie. I zrobimy sobie coś w tym stylu. Damy sobie dynkę normalnie. Dobra, i tak wygląda nasza taktyka. No i tak jak powiedziałem, będzie ciężko. Ta obrona musi zostać do końca bitwy. I zobaczymy, czy padnę. Prawdopodobnie padnę. Do pomocy mam kruka, oczywiście, i mam jeszcze motylka, więc powinno być spoko. Powiem wam szczerze, tak teraz już mogę zacząć mówić. I to jest taktyka czwarta, dobra. O matko. Powiem wam szczerze, że nie jest mi szkoda nawet padać, ponieważ idąc tutaj, złapałem bibliotekarza. I jak ktoś Bambik sobie go bił i się dołapałem szybko do walki. I drodzy mi Husarion, więc generalnie jest spoko, jest bardzo fajnie, zwróci mi się cały koszt pokrycia tego odcinka, jak i przyszłego, ponieważ za tydzień nagrywamy drugą część bicia każdego, kogo napotkam. Też padam jak kaczka, w tym momencie 120 łapek i powiedzmy, że tak już zostawię, czyli to będzie 6 dodatkowych osób, które będę orał, więc jest po prostu dobre. Nie? Nawet dobrze idzie, kurde belle, okej. Nawet fajnie idzie. Będę łącznie 9 razy atakował typa i prawdopodobnie 9 razy padnę, więc to jest 9 straconych petów. Czyli koszty tego odcinku są naprawdę coraz droższe. Mam nadzieję, że wam się takie coś podoba. Możecie dostać kciuka swoją drogą, jeżeli chcecie takiego czegoś więcej. A my w tym czasie lecimy sobie duszkę. I powiem wam, że idzie naprawdę łatwo. Myślałem, że będzie ciężko, że tutaj padnę. Natomiast mam już dosyć fajną, wyeksponowaną postać. Nawet nie obrałem seresków. No spoko. I lecimy, słuchajcie. Duch energii jest najprostszy, więc tutaj się za bardzo nie martwię. Z zimnem będzie bardzo duży problem, jeżeli nie miał fajnych odporności na uroki, żeby mnie nie zamroził. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wyjdzie całkiem spoko, że nie będzie to tak trudne, jak myślałem. I pierwszy duszek jest zrobiony, mimo że nie mam obrony na dystans. I może je po prostu zaorać, tak o, ale chyba nie chcę. No te dwa pety mi tutaj bardzo pomagają. Mamy tutaj motylka na 51 poziomie i kruka na 70, więc jest całkiem spoko. Jeszcze kruk ma ubrane itemy. No więc tak jak mówię, drobny mi Husarion. Po drodze, tak o, dołapałem się do walki, nawet nie planowałem tego. Więc całkiem przyjemnie, dobra, i atakuje mi na dystans. Czy zaatakuje mnie? Ja tu w każdej chwili mogę jeszcze paść. Nie padnę, dobra. Więc Husarion dropnął, jest takim przyjemnie i pierwszy duszek zrobiony, dobra. Więc tak jak mówię, dzisiaj będę mówił trochę ciszej. Nagrywam to w środku nocy, więc nie mogę za bardzo się drzeć i zaraz mi wyłączą serwer. Jeszcze w ogóle są DDoSy dzisiaj, więc jest wszystko przeciwko mnie, ale odcinek na środę musi być. Przypominam, że odcinki z Tyrona są co środę, moi drodzy, więc jeżeli lubicie Tyrona na moim kanale, to możecie zostawić suba. Bo co tydzień w środę postaram się, żeby ten odcinek był. Nawet jeżeli będę musiał to we wtorek w nocy nagrywać, więc w sumie w środę w nocy już. Więc tak to wygląda. Dobra, pierwszy duszek zrobiony, lecimy do drugiego. Teraz będziemy sobie atakować duszka ognia. Czyli jeżeli nie będę miał obrony na dystans, to będzie naprawdę ciężko. Zobaczmy sobie, obrona na blisko. Chyba się nie zalosowało. Dobra, teraz czwóreczka. Dobra, żeby było uczciwie, zalosuję jeszcze raz. No bo chyba była jedynka, ale wziąłem na czwórkę. Więc po prostu teraz lecimy od nowa. Puf. Jedynka, okej, okay, super. Czwarta taktyka, lecimy jeden punkt. Puf. Dwójeczka na dystans, spoko. I puf. Zero na uroki. Tragedii nie ma, tragedii nie ma. Myślę, że to sobie poradzimy. Daję sobie jedynkę, jeszcze dajemy sobie krytyki. Dobra, możemy dać więcej w atak, to jest całkiem spoko. I lecimy, słuchajcie, ducha ognia. O, te pety bardzo dużo pomagają, bez nich by nie miał szans. Założę sobie tym razem już reski. O, mogę wam pokazać swoją drogą,
jak tutaj w ogóle Husek dropnął. Właśnie, to jest jeszcze w ogóle Szelest. Szelest dropnął mi, mam tutaj zapisane. Szelest dropnął mi w ogóle dwa dni wcześniej, przedwczoraj. Jak sobie biłem też bibliotekarza swoją drogą, zostałem zawołany. No i taki ostatnio fartowny bibliotekarz, więc całkiem fajnie idzie. Dwa dropy w dwa dni tak naprawdę, więc to jest naprawdę super wynik. Dobra, no i bez gadania lecimy do ataku na drugiego ducha. Tym razem ducha ognia, fuck, nie mam full HP, dobra. Trzeba coś zmieniać, mogę sobie tak zrobić. Trochę się boję, ale powinno być spoko. Dwa na dystans to jest taki fajny wynik. I lecimy, dobra. Zobaczymy, jak to się uda. No, więc tak jak mówię, za tydzień nagramy sobie ten challenge z zabijaniem losowych mobków. Dał sobie tarczę. No dobra. Losowych mobków. Za tydzień nagramy sobie ten challenge z zabijaniem losowych graczy. Okej, okay, teraz lepiej. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że tak dużych strat nie będzie materialnych, ale ten Husarion fajnie już sobie rekompensuje koszt stały. W sumie koszt zmienny tych odcinków. Dobra, i dostaję bułę pierwszą. Ale walczymy, okej. Okay. Myślę, że będzie takie spoko. Nie wiem, czy mam to przyspieszać. Chyba nie, bo odcinek by wyszedł strasznie krótki. Bardzo krótki by ten odcinek wyszedł. W sposób sobie pobiję to z wami. Jezus, motyl atakuje. Motyl nie ma resków za bardzo. Król Afryki. Dobra. Lecimy kolejną rundę. No nie, no nie idzie źle, nie idzie źle. Myślałem naprawdę, że będzie gorzej, powiem wam szczerze. Przygotowałem się na to, że to będzie symulator zgonów. Ale wyszło naprawdę fajnie. Z zimnem może być naprawdę problem. Tam nastawiam się, że padnę mimo wszystko. Jeżeli będzie zwłaszcza zła obrona. Dobra. No i mamy zabitego. Kowalski młot lisa i większej kondycji. Super. Dobra, moi drodzy, przed nami najciekawsza z trzech walk. Lecimy sobie z duszkiem zimna i zobaczymy, ile będziemy mieli obrony na blisko. 4 punkty, zajebiście. Też nie może być zbyt dużo, jak będzie 4-4-4, to nie będę mógł się bić. Więc to jest trochę słabe, ale myślę, że będzie spoko. Dajemy sobie 4 na blisko. Dystans 3. Okej, okay, jest spoko, tylko teraz mi dajcie tej czwórki, please. No uroki. Nie wiem, czy to się wygenerowało nowe. No kliknąłem niby, to nie wiem, czy to za 3 zapisać. Dodamy 3, no bo chyba się klikło. Dobra, no i tak to wygląda. I problem z tym, że mamy 2 PA. Nie za bardzo wiem, co z tym 2 PA zrobić. Fury nie będę sobie dawał, bo to jest bez sensu. Damy sobie dynkę. Damy sobie krytyka. I tak chyba pójdziemy do bitwy. No ta obrona jest bardzo defensywna. Jakoś mi basteje założą na sobie. Czy te kruki zrobią tyle damage, żeby go zabić? Wątpię. Znaczy, że kruk nie ma chustka jeszcze ubranego. Ale spróbujemy. Lecimy. Ja w sumie jestem dobrej myśli. Tak naprawdę, gdyby te pety nie dostały jakiegoś agro, to by wyszło całkiem fajnie. Damy sobie póki co tak. Zaatakujemy od dołu. Zajmiemy się obstawą. Lecę bez furii, to jest porażka w ogóle. Ale no furii sobie nie dam. Bo furia przynajmniej na 3 PA musiałaby wejść. Inaczej to by była loteria. Dobra, runda pierwsza. Co to będzie się działo? To jest najciekawsza walka, zdecydowanie. Okej. Okay. Obronione. Nie zabijam na strzała, czajcie to. Jaki warbol słaby. Dobra, rzucimy sobie jednego kamienia. Może gryską zaatakujemy, to jest jakiś plan. Bo nie widzę tego tymi krytykami. Spróbujemy go zagryźć, może to jest jakaś taktyka. W ogóle mogę ci też powiedzieć, jak wam się podoba taki bardzo cichy, stanowany, spokojny We Have Hulk. Wow. Bardzo cichy, stanowany, spokojny głos. Dosyć poprawny, myślę, bez zrobienia błędów i darcia mordy. Bo mówię, nagrywam to w nocy, nie chcę nikogo obudzić przede wszystkim. Więc możecie napisać, że to jest spoko. Moim zdaniem jest to coś nowego, coś innego. Może osoby faktycznie z Tierna lubią takie rzeczy. Możecie napisać, jak to wam się widzi. Czy taki stanowany głos jest lepszy do oglądania, do słuchania. Na przykład przed snem. W sumie Tierna nie jest zbyt ciekawą grą. Więc może przed snem jest to naprawdę spoko. Dobra, ale słuchajcie, idzie naprawdę super. Nie spodziewałem się, naprawdę, myślałem, że będzie ciężko. Możemy sobie zrobić potem jeszcze raz ten challenge. Okej, nie mogę zdjąć obrony, super. To sobie pograłem. Możemy potem powtórzyć ten challenge z innymi bossami, jeżeli chcecie. Myślę, że pomysł jest dosyć oryginalny, nie widziałem tego nigdzie. Więc z innymi bossami byłoby spoko, tylko pytanie, co ja soluję. Smoka mogę jeszcze wam pokazać. O, fuck. O, shit. Dobra, jestem soplem. Wychodzę z gry, mogę sobie ręce wziąć na kark. Więc mogę wam jeszcze smoka pokazać. Na solo, albo jakiegoś innego łatwiejszego bossa, ewentualnie trudniejszego. Możemy też zrobić taki myk, że kiedyś sobie jakąś PT pójdę i tam się tak pobawię. Ale zobaczymy. Jeżeli chcecie w ogóle jakoś się przyłączyć do nagrywania odcinku ze mną, to jest też istotne, to dajcie znać. Jakby, możecie pisać na kopertę, tutaj, proszę bardzo.
jest koperta, więc będziecie pisać. Dobra, mamy punkty. Ale i tak nie mogę nic zrobić. Obrony nie mogę też zmienić. No dobra, no to co mogę zrobić, nic nie mogę zrobić, bez sensu. Będziecie pisać, ja na pewno będę coś niedługo nagrywał z widzami, więc jak jesteście chętni, to piszcie. Na pewno sobie coś nagramy. I kciuka będziecie zostawić, to już mówiłem. Okej. No Peter robią wszystko za mnie, na szczęście. Nie jest to zbyt skomplikowane. Jeszcze jedną rundę jestem zamrożony. Zaraz wrócę do walki. W sumie, czy te pety nie dałyby sobie rady w ogóle beze mnie? Tak naprawdę? Chyba trochę... Nie dowartościowałem ich. Miałem wrażenie, że są słabsze. Ale naprawdę sobie nieźle radzą. Dobra, wchodzimy do bitwy. Damy mu w sumie ryk. Czemu nie? Odnowimy budynkę. Może... O, jest! Na 20%! Nieźle weszło. I chyba zaraz wygramy, słuchajcie. Naprawdę wygrałem bez zgonu. Myślałem, że tutaj wszyscy padną, jak leci. Jak jeden mąż, beze mnie. Ale chyba ten barbol nie jest w ogóle potrzebny do bitwy. Te pety sobie radzą same, więc... Okej, no czemu nie? I znowu nie mam PA. No dobra. Jestem biernym widzem tej walki. Ale naprawdę myślałem, że będzie o wiele ciężej. Zakładałem, że będzie porażka, że już na energii będę miał problemy. Ale dobra, słuchajcie, skoro tak fajnie poszło, to naprawdę ja jestem chętny, żeby jakieś inne bossy zrobić w takiej taktyce. W takim systemie, naprawdę jest to fajne. Mi się taki content podoba. I duch zimna zrobiony. Na losowej obronie. I prawie drop. Dobra, i to będzie wszystko, słuchajcie. Zdążyłem przed restartem serwera, na szczęście. Zaraz mi tutaj wyrzucą z gry. Dziękuję za uwagę. Możecie napisać, co sądzicie o takim kontencie. Czy wam się to podoba, czy może chcecie coś innego. Widzimy się za tydzień w środę. Mam nadzieję, że suba zostawicie, bo 80% widowni nie ogląda mnie w ogóle z subskrypcji, tylko jako osoba bez subskrypcji. To jest porażka. Zostawcie suba. Ja się z wami żegnam, ja byłem Oskar, papa. Siema. Na Discorda też zapraszam, tam można się umawiać na przykład na boski w talernie. Nikt z tego nie korzysta, ale można. Siema.